drużyna piłkarska, zmieniając trenera, osiąga lepsze wyniki. Czy to oznacza, że oni zmieniając trenera mają, nie wiem, od razu większe umiejętności? Nie. Pojawia się człowiek, który potrafi z tych ludzi lub z tego człowieka wydobyć to, co najlepsze, wydobyć ich potencjał. I właśnie na tym polega coaching. On jest skuteczny wtedy, kiedy coach potrafi wydobyć z drugiego człowieka jego potencjał i pokazać mu, w jakich sytuacjach ten potencjał może wykorzystać. W psychologii często rozgrzebujemy stare nasze doświadczenia, żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy, dlaczego takie, a nie inne procesy spowodowały nasz sposób myślenia czy reakcje na jakieś osoby. W coachingu tym się nie zajmujemy. W coachingu ważna jest zmiana i w coachingu koncentrujemy się na tym, co ma być w przyszłości i jakie w tej chwili należałoby podjąć decyzje, kroki, aby móc ten efekt uzyskać. Z reguły na coachingach u mnie przynajmniej pojawiają się ludzie, którzy mają pewien problem do rozwiązania. Ja lubię pracować z ludźmi, którzy mają założony cel i chcieliby go zrealizować, czyli motywują się pozytywnie. Jednak w większości przypadków ludzie, my szukamy pomocy wtedy, kiedy coś się negatywnego dzieje i chcemy to rozwiązać. Wychodzę zawsze z założenia, że wszystko powstaje dwa razy. Najpierw w naszej głowie, potem w rzeczywistości. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim celem, że chciałby zbudować lepszy związek, że chciałby mieć lepsze relacje ze swoją żoną, mężem, lepsze relacje z pracownikami, to najpierw te relacje dobre muszą powstać w jego głowie. Nie chciałbym się określać tożsamością coacha, natomiast jestem człowiekiem, który miał przyjemność i ma do dzisiaj towarzyszeniu wielu ludziom w ich przemianie, wielu ludziom w drodze ku lepszemu. Zaczynałem od bycia sprzedawcą i to jest bardzo dobre doświadczenie, ponieważ jeżeli rozmawiamy z ludźmi, jesteśmy na rynku, to oni są bardzo różni. I tutaj już wtedy bardzo uważnie obserwowałem, dlaczego tacy ludzie podejmują decyzje, a w tych samych sytuacjach inni tej decyzji nie podejmują. Po to, żeby być jeszcze lepszym handlowcem, sprzedawcą. Potem byłem menadżerem i od 10 lat prowadzę swoją firmę, Szkołę Inspiracji, gdzie jestem i trenerem, i coachem. Także ten bagaż doświadczeń, dobrych doświadczeń jest taki już ponad 20 lat. Bycie coachem jest ważnym elementem mojej pracy i dlatego jestem efektywnym coachem, uważam, bo nie tylko i wyłącznie tym się zajmuję. Potrafię to robić, natomiast mam doświadczenia biznesowe, rodzinne, relacyjne, treningowe i efektywność jest dużo większa. Ona też wynika z tego, ponieważ ja spotykam bardzo wielu ludzi i uważam, że jestem mądry mądrością uczestników pozostałych szkoleń, pozostałych coachingów, bo to narasta. Największy sukces jako coach to są ludzie, którzy przychodzą i mówią: Leszek, dzięki Tobie tak naprawdę zmieniłem swoje życie, dzięki Tobie mam więcej radości, dzięki Tobie zrozumiałem pewne rzeczy i poukładałem. Nie wiem, gdzie byłbym, gdzie byłabym, gdyby nie nasza rozmowa. Dla mnie największym sukcesem jest rzeczywiście radość w drugim człowieku, radość z dobrej zmiany. W efekcie, bo proces zmiany może być czasami trudny, ale efekt jest pozytywny. I tą energię, i tą radość po prostu czuć. To jest największy sukces. Jestem osobą, która lubi ludzi i myślę, że to jest istotne. Ja bardzo się mocno interesuję ludzkimi osobowościami, dlaczego ludzie są różni, dlaczego mają różne motywacje do podejmowania decyzji. I to lubienie ludzi spowodowało, że w tym kierunku właśnie się rozwijałem. I to, co mnie pasjonuje, to właśnie pomoc ludziom w wyciąganiu, w wydobywaniu raczej w nich tego, co najlepsze. Jestem szczęśliwy, to jest moja droga, ja taką drogę wybrałem. I czasami ludzie mówią: kurde, no masz taką robotę, musisz rano wstać, musisz gdzieś pojechać, kolejny klient, musisz wysłuchiwać tych wszystkich, nie wiem, skarg, próśb, trosk, żali. Nie muszę tego robić, to jest moja droga, to się zdecydowałem, wybrałem. Rozmowy z tymi ludźmi mnie przede wszystkim wzbogacają i wzbogacają mnie emocjonalnie, duchowo i też merytorycznie. Dzięki temu za każdym kolejnym razem jestem lepszy w swoim warsztacie i to jest najważniejsze.